Ja, zaczynamy. Słuchajcie, rozmawiamy dzisiaj niedziela, 4 lutego 2018 roku. Dawno mnie tu nie było na palenicy. Ostatnio nasza skirajza tutaj była 24 godziny temu. Więc no naprawdę szmat czasu upłynął. Odgadaliśmy wczoraj, że tam będzie śnieg padł. I faktycznie bez noc ten śnieg padł. Bez tusz nie wytrzymałem. Dzisiaj już je są. I no musiałem. Musiałem przyjechać z kuli tego, że te warunki się genau polepszyły. Śniega napadało trochę, taki zimowy epizod tej zimy, tej ciepłej zimy, tej ciulatej zimy, jak na razie, i trzeba to wykorzystać sam. A już jest prawie 2 godziny jak jeżdża. Warunki są no nieporównywalnie lepsze jak wczoraj. Wczoraj było więcej lodu, a dzisiaj jest świeży śnieg. Jakaś godał wczoraj, czyli 3 lutego 2018, że mają być śnieżyce, i te śnieżyce były, jakaś już wcześniej też godał. Bez tuż się dzisiaj genau fajnie jeździ. A że gowiedź poczuła, że śnieg spod, to genau od osiedla Manhattan do Ustroniu fest. Ciżba na drodze była stoli, bo gowiedź ruszyła na Soszów, na Cieńków, na Kolnity, na nową osadę, na Klepki, na Stożek, na Siglany. A na Palenica też trochę ludzi je, ale tu nigdy jakiejś ciżby nie ma. Bez tuż lubię tu jeździć, bo tu idzie dobrze pojeździć. Co nikierym zawadzą ten wyciąg, że no dwuosobowy, mnie to w ogóle nie zawadzą, i o przyjeżdżą pojeździć, a nie martwić się wyciągiem. Thank you.
Jak? Już jest przed piątą, jeszcze trochę ponad godzina mi zostało jeżdżeniu. Słuchajcie, jechałem na wyciągu z takim hopem jednym i mi powiedział, że jak to tu naśnieżali bez tydzień, to kosztowało ich to coś kole 30 tysięcy. Słuchajcie, 30 tysięcy za tydzień na śnieżanie to jest kupa kasy, no. A że wyciąg się im opłaci ruszać, jak już je no, 6 ludków przyjechanych, to że już się opłaci ruszać. To jest dobra wiadomość. Ale te 30 tysięcy za tydzień to jest, kurde, astronomiczna suma. Wielki szacunek do tych, co to tu naśnieżyli, co się zdecydowali w ta ciula to zima, jak na razie, na taki krok. No dobrze, że przypadało tego śniega. Kurde, 30 tysięcy.
Ja. Już kończymy. Kończymy taski lejza. Sam mróz chycił. Poli po pysku. No co mnie dziwi, to to, że czantoria się nie świeci. Wczoraj się też nie świeciła, tam no, widać taki światełeczko ze szczytu, z górnej stacji kolei linowej raczej, ale się nie świeci czantoria. Jeszcze trochę ludków tu jest. Genau. Ja już kończę, no już ostatni zjazd. I polecam palenica wszystkim, którzy lubią jeździć na nartach, na skijach, którzy chcą dobrze pojeździć, poszukować tak dankersko. Pusty stok. Ja już pomału kończę. To już jest koniec.